Witajcie kochani, dzisiaj jesteśmy u dentysty. Wczoraj byliśmy w spa i szaleniliśmy, a dzisiaj niestety musimy zadbać o swoje zęby. Niestety lub niestety. So we are at the dentist today. Sometimes we come to the dentist because it really hurts. Czyli czasami przychodzimy do dentysty, bo naprawdę nas ząb boli. I mówimy wtedy, my tooth really hurts. Możemy powiedzieć, że na przykład złamał nam się ząb. My tooth broke. Albo, że wypadło nam wypełnienie. My filling came out. Or my tooth cracked. Albo, że pękł mi ząb. Przychodząc do dentysty, dentysta spyta się nas, gdzie nas boli. Where does it hurt? Or does it hurt at all? Albo, czy w ogóle boli? I możemy powiedzieć, it hurts here on the right hand side at the top. Czyli boli nas u góry z prawej strony. Or at the bottom on the right hand side. Czyli na dole z prawej strony. Top left side hurts us. Czyli boli nas u góry z lewej strony. Or bottom left side hurts us, czyli boli nas u dołu z lewej strony. Lekarz może się nas spytać, czy boli nas ząb z przodu czy z tyłu. So does it hurt at front or at the back, czyli czy boli z przodu czy z tyłu. We can say our front teeth hurts, czyli nasz przedni ząb tutaj z przodu boli, or our back teeth hurt, czyli it hurts at the front, it hurts at the back, czyli boli z przodu, boli z tyłu. The doctor can say that you have a cavity. Czyli lekarz może powiedzieć, że mamy ubytek or a hole, po prostu dziurę. Jest to bardziej potoczny sposób mówienia, aczkolwiek wszyscy to rozumieją. Więc może powiedzieć, you've got a hole that we need to look after or you've got a cavity that we need to look after. Czyli masz ubytek, którym musimy się zająć. Lekarz najprawdopodobniej się spyta, do you need an anesthetic or do you want an anesthetic? Czyli czy chcesz lub potrzebujesz znieczulenia? Ja z reguły mówię, yes, can I have a double or a triple anesthetic? Czyli czy mogę mieć podwójne lub nawet potrójne znieczulenie, bo to jest coś, czego ja bardzo potrzebuję w takich chwilach. The doctor can say that our filling came out. Czyli lekarz może powiedzieć, że ukruszyło nam się wypełnienie, that it needs to be filled in again, że znowu musimy je wypełnić. Lekarz może powiedzieć, that we need to do some drilling. Drilling, czyli wiercenie w naszym zębie, or we need to pull the tooth out, albo że musimy wyrwać zęba, pull the tooth out. Bardzo możliwe, że niestety przydarzy nam się leczenie kanałowe, the root canal job, and it's a longer procedure, longer treatment that needs to happen. Czyli jest to taka dłuższa procedura, dłuższe leczenie, którym musimy się zająć. Lekarz na pewno powie open your mouth wide, czyli proszę szeroko otworzyć usta. And calm down right now. I proszę się uspokoić. And wait, poczekać. I will look after you, czyli zajmę się tobą. Czyli mamy wyrywanie zęba, pulling out the tooth, mamy root canal job, czyli leczenie kanałowe, or putting another filling in, czyli wypełnianie plomby, której nam zabrakło. No i to chyba na tyle. Mieliśmy na statek, chyba wszystko mamy. Życzę wam zdrowia i miłych wizyt u dentysty. Enjoy your visit at the dentist. Take care, see you tomorrow. Bye!